Chwała Bogu. Pragnę, żeby Pan Jezus był uwielbiony tym, co będę mówiła. Drugi raz tu jestem, w Ustroniu. Bardzo mi się tu podoba. Wiesio mnie kiedyś przywiózł. 6 lat temu się nawróciłam. Całe życie byłam wśród Świadków Jehowy. Cała moja rodzina tam została. Tata, mama, siostra, wujki, ciotki, dzieci, mąż. Także wszyscy byli Świadkami Jehowy. Mąż był nadzorcą miasta Białegostoku. Na zgromadzeniach miał wykłady, także w Warszawie, w Sosnowcu, wszędzie po Polsce, gdzie były problemy, to w komitetach sądowniczych był także. A ja, pionierka, głosiłam po wsiach o Jehowie. Nic nie wiedziałam, bo nie można było Świadkom Jehowy sięgać do internetu od jakiejś tam strony zakazane. Także wierzyłam, że to jest jedyna religia, wszystko to są poganie. Miałam mnóstwo przyjaciół, zajmowałam się siostrami na depresję chorymi. Także życie śliczne, układne, grzeczne, bez nałogów, zawsze uśmiechnięta. Zawsze, prawda, nie było ani depresji, ani co. Taka przy mężu. Nad żarówki nie umiałam wkręcić. Wszystko mąż robił. I raptownie głosiłam od domu do domu. Udzielałam się bardzo, po 80 kilometrów jeździłam głosić. No i dowiedziałam się od ludzi się dowiedziałam, że 700 ponad wersetów świadkowie ze swojej Biblii, z katolickiej Biblii usunęli, z gdańskiej, z katolickiej, a nowy przekład jest źle przetłumaczony. Dowiedziałam się o historii Świadków Jehowy, o imieniu Jehowa, co znaczy, o masonach, o w literaturze, jakie są znaki satanistyczne. Włosy mnie dęba stanęły, przyjechałam do domu, mówię do męża o tym, on mówi, czym mniej się wie, tym lepiej. Myślę, Boże, gdzie ja jestem? Świadkowie Jehowy to sekta. Dlaczego ja tu jestem? Dlaczego moja rodzina, dzieci? To wszystko jest dramat, co to będzie? Mąż poszedł spać, a ja uklękłam i pierwszy raz mówię, Boże Jehowo, przepraszam, że będę do Twego Syna się modlić. I zaczęłam płakać. Mówię, Panie Jezu, jak Ty jesteś Bogiem, a przecież znam Cię jako anioła. Ty jesteś aniołem pierworodnym Bożego stworzenia. Duch Święty to jest mocą Bożą. Nie ma Ducha Świętego. Boże, Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś Bogiem, ratuj mnie i moją rodzinę. Bo przecież ja nie mogę tak żyć dalej w kłamstwie, udawać. I wiecie, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zaczęłam zauważać na zebraniach, że to jest fałsz, w ogóle inaczej. Ta strażnica tylko się pytania czyta, stąd pamiątka, wieczerza. Ja mówię, pamiątka raz do roku, a ja do męża będę obchodzić, będę brała emblemat. On mnie zwariowałaś, do psychiatry mnie zawiózł. Na stare lata, 56 lat masz i zwariowałaś. Co ty, co innego chcesz tu wprowadzać? Zaczęłam głosić po wsiach o Panu Jezusie, o Bogu Jezusie. No i niestety 2 komitety miałam sądownicze. 1 komitet, 3, później 6 przyjechało. Wykluczyli mnie, klękałam przed nimi, nie wyrywajcie mnie z serca Boga, bo innej religii nie znałam. Nie wiedziałam, że są protestanci nawet. Wyrzucili mnie. Wsiadłam w samochód, pojechałam nad jezioro i skoczyłam. 20 listopada 2010 rok, skaczyłam do wody. Myślę, nie będę już żyła. Nie chcę żyć bez Boga. Oczywiście obudziłam się w szpitalu. Już nikt po mnie nie przyszedł. Wyszłam z tego. I wiecie, siedzę nad jeziorem i mówię, Panie Jezu, jeżeli mnie wyrwałeś z tego, to musisz mieć względem mnie jakiś plan. Co mam z sobą robić? Nie mam przyjaciół. Mąż mówi o rozwodzie i wziął zaraz rozwód, bo nie może być dwóch religii w domu, dwóch bogów w domu. Dzieci odwróciły się ode mnie. Syn powiedział, lepiej, żebyś ty w grobie leżała, niż przeszła gdzie indziej. I myślę, Boże, co ze mną będzie? Gdzie ja mam iść? Co ja narobiłam? Zmiana zupełnie życia. I usłyszałam głos, idź do hospicjum. Ja mówię, ale tam śmierdzi. A ja taka lalunia byłam, botoks tylko, akryle, włosy blond dotąd. Strasznie. No gdzie tam ja pójdę? Ale Bóg, jeżeli ten głos słyszałam drugi raz, pojechałam, a tam pachnie czyściutko, przed Wigilią ciastem pachnie. No i
Zaczęłam karmić ludzi. Ksiądz mnie wysłał do Warszawy na szkolenie bycia przy umarłych. Także odprowadzałam ludzi do Pana Jezusa. Modliłam się o przebaczenie i tak przy mnie trzymam za rękę. I ludzie umierali, bo w hospicjum to zastawia się parawanami ludzi i tak umierają, a ja nie mogłam tego znieść. I tak karmiłam tych ludzi, wszyscy, prawda, zadowoleni byli, później pielęgniarki. Ksiądz przychodził do mnie i dziękował, także super. No i wiecie, napisałam do internetu, ludzie, pomóżcie mi odnaleźć Boga. I z Bielska Białej Piotr Guzik przyjechał z Tadeuszem Pługęskiem, zaraz do mnie, do Augustowa. Naprowadzili mnie, prawda, gdzie mam być, czy u baptystów w społeczności, bo mówi, samej to ty zginiesz, czy u zielonoświątkowych. Ale mówię, do baptystów to tam kręte drogi strasznie, to nie bardzo. A do Suwałk, do zielonoświątowych, to między tirami. To myślę, między tirami będę jeździć jakoś, nie będę wymijać, jakoś się zawlokę. No i tak było. I wiecie, modliłam się o nawrócenie dzieci. No i nie będę opowiadać historii córki, bo ona jest zaginiona teraz. Policja ją szuka jako osoby zaginionej. Już tyle razy zgłaszałam. Ale ja wierzę, że ona tu niedługo tu będzie i będzie mówić swoje świadectwo. Także to jest świadectwo jej. Ja tylko wiem, że ja mam jej dziecko, bo po porwaniu jej dziecko mi zostało. Ona znikła. A dziecko było do aborcji. W 20 tygodniu już ona pokochała Jezusa, tylko to powiem. W 20 tygodniu się dowiedziała, że jest w ciąży. Dziecko bez mózgu, dziura w sercu i nie nadaje się do życia, czym tkanka mięsna. Trzeba ją po prostu. Ale ona wyszła ze świadków, pokochała Pana Jezusa i mówi, Boże, Jezu, jak Ty możesz cud zrobić? To niemożliwe, żeby to dziecko umarło, żebym aborcję zrobiła. Ja nienawidzę aborcji. I wiecie, i cudownie chodziła w ciąży. Żaden lekarz jej nie prowadził, bo nikt nie chciał prowadzić, bo wodogłowie, brzuch wielki, tkanka mięsna, nie dziecko. No i ona, pogotowie ją przewiozła z Augustowa do Białegostoku. Cesarka, oczywiście pełno lekarzy, sprzętu, w ogóle ewenement się będzie robił. Urodził się Imuś, śliczny chłopczyk. Pojawił się centymetr mózgu z tyłu na potylicy. Na internecie są zdjęcia nawet na Facebooku, jak ten centymetr wygląda z tyłu na potylicy, a tu sama woda. Od razu wzięli go na zastawkę, wstawili pompkę do główki, do otrzewnej, żeby woda była odprowadzana, ale tak, nie widział. Słyszeć ponoć słyszał, ale nie ruszał się, nie mówił, nie płakał, łez nie ma. No i jak siedziała przy nim wkraplaczem, nie miał odruchu ssania, córka siedziała, Estera, przy nim wkraplaczem do buźki mu po parę kropelek dawała. I tak 2 lata była, padaczka za padaczką. Jedziemy samochodem, padaczka, czym prędzej trzeba przystawać, czopki, relset, tutaj ratować dziecko. Także straszne życie było. I ona 2 lata z nim siedziała, a później mówi, mama, ja wyjdę tylko do miasta. Ja mówię, dziecko, ja zaraz do pracy idę. Ja zaraz przyjdę. No i koniec. Znikła. I sąd mnie przyznał jako rodzinę zastępczą. Chcieli zabrać go do hospicjum. Ja mówię, pani jest pochajne, 17 operacji, jak pani da radę sobie? Nikogo z bliskich nie miałam, bo wszyscy świadkami, nie? Z daleka. I mówię, Boże, uklękłam, ja mówię, Panie Jezu. Jeżeli to jest Twoje dziecko, Immanuel, to Ty mnie będziesz ratował i jego. No bo przecież no my jesteśmy sami na świecie. I wiecie, sąsiedzi pomagali, śmiecie wynosili, zakupy robili. Wybiegałam, jak dziecko miało padaczkę, sinę już, wybiegałam na klatkę. My ludzie pomóżcie, i ludzie pomagali, ratowali. No i takie życie było. Po 2 latach raptownie, pach, i mu się odzyskuje wzrok po modlitwach. Boże, od urodzenia niewidomy i tu raptownie pach i jest wzrok. Zaczyna ruszać się, od razu zaczyna reagować na wszystko. Definitywnie Bóg prowadzi, wiecie, w takich sytuacjach. Padaczka jest, teraz miał 3 ataki. W tamtym roku miał udar po padaczce, nie ruszał się miesiąc czasu, a później zaczął rączko ruszać, wrócił. Pegiem jest karmiony, rurko do żołądka. Wiecie, jest cudownym dzieckiem. Jeżeli na niego się patrzy, to się widzi Boga. Takie działanie Boże. Bóg mi dał męża, bo sama już nie dam rady. 2 lata temu się pobraliśmy.
I wiecie, piesio mnie bardzo pomaga, bo ani kąpać, ani podnieść nie dam rady już go. Ręce mnie wysiadają, nogi, kolana. W tamtym roku miałam operację już kolana. Ale wiem, że i pytam Boga, Boże, dlaczego? Dlaczego ja mam taki los? Wyszłam ze świadków, jestem słaba. Jestem nie taka jak wszystkie kobiety. Niezdrowa, ułomna. Dlaczego ja mam takie cierpienia w życiu? I wiecie, i tak codziennie włączam uwielbienie Jemu i tam ani ręka, ani noga, nic nie może żyć bez Boga. Panie, potrzebuję Cię. I dzieci to śpiewają. I imuś to ciągle słucha. I wiecie, ja sobie też ciągle to śpiewam. I wraca siła. I wstaje i przestaje mnie boleć. I dobrze się czuję. A takie padaczki jak są, to i gromimy, i te demony, i wszystko, żeby wychodziło. I muś wraca do zdrowia. Tyle ludzi już słyszało świadectwo działania Boga. Tyle ludzi wierzy, że Bóg istnieje poprzez działanie Boga na Immanuelku. Wiecie, dlatego Bóg mi go dał, żebym ciągle miała wiarę w Boga. Teraz druga córka już wyszła ze świadków. Też mąż rozwód wziął z nią. Została sama. I wiecie, że wiem, że Bóg mnie jako postawił jako tą pierwszą w rodzinie. Inni wychodzą, na pewno syn wyjdzie, rodzina wyjdzie, siostra moja, na pewno wszyscy wyjdą. A imuś jeszcze zadziwi ich wszystkich, bo to jest dziecko Boże, którym Bóg się opiekuje. I dziękuję Ci, Boże ukochany, że tu jestem, bo Cię bardzo kocham. Ja się tak zakochałam w Panu Jezusie, że aż mnie tchu brak. Amen.